Dzień dobry, witam się z Wami Izabela Dobcz, czyli Craft Iza. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Tutoriale Izuni. Dziś będziemy robić kartkę pop-up box na gotowej bazie. I ja tą gotową bazę mam, nie mam pojęcia skąd, ale na 99,9% stawiam, że to jest Eco Scrapbooking. Jest to taka baza porozcinana, gotowa do zbigowania, która będzie takim pudełkiem, które się będzie rozkładać na płasko, oklejona ze wszystkich stron. A pop-up polega na tym, że tutaj w tym kwadracie, tutaj w środku w tym kwadracie, zbudujemy na folii, na takich foliowych łącznikach, powiedzmy, zbudujemy sobie jakąś kompozycję dziecięcą z tych oto tutaj wyciętych elementów. Są to elementy z bloczka z elementami do wycinania, mniejsze i większe, oraz tła. Tutaj przygotowałam sobie trzy różne tła. Spróbujemy użyć ich, że tak powiem, do oklejenia przodu i tyłu. Z drugiej strony tutaj jest sweterek, tu mam krateczkę. Tą krateczkę planowałam włożyć do środka. Tutaj mamy taki beżowy kolor, to on mi nie za bardzo będzie pasował. Tą krateczkę myślałam, żeby włożyć do środka, natomiast te bąbelki i gwiazdki na zewnątrz. Jedna jest strona troszkę ta bąbelkowa, ciemniejsza, ta jest trochę jaśniejsza, pięknie ze sobą współgrają. No a oczywiście kolekcja to jest Boy and Toy od Craft O'Clock, a jej pomysłodawcą i twórczynią jest Renia Ludwińska. No dobra, no to na razie papier mogę odłożyć na sekundę. Na sekundę mogę go odłożyć na bok i najpierw zbiguję sobie bazę. Ta baza składa się tak naprawdę z czterech prostokątów. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić taką bazę samodzielnie, to ona nie jest trudna do zrobienia, pod warunkiem, że ma się papier 12×12. Czyli 12 cali na 12 cali, bądź 30 cm na 30 cm. No i to jest, ta baza ma akurat razem z łącznikiem 11¾. Bez łącznika, bo oczywiście można wykorzystać do niej kartkę A4, wtedy mamy 11 cali i można, że tak powiem, ten łącznik dorobić sobie z osobnego papieru. Czyli każdy z tych prostokątów, ten jest duży, długi, tak, niełamany w środku, ma 3 i raz, 2, 3, 4, 5 ósmych, tak, czyli 3 i 5 ósmych. 3 i 5 ósmych. Ja sobie to może zapiszę, nie? Raz, 2, 3, 4, 5 ósmych. 2 i 5 ósmych na 5 i 1 drugą. To jest ten długi prostokąt. No i oczywiście one są teraz tutaj po tej długości są takie same, z tym, że ten mniejszy, bo tutaj w środku jest bigowanie, tak, które też należy sobie docisnąć, żeby było ładnie zbigowane. Ten mniejszy ma 2 i 3 ósme. Co ja mówię? Tak, 2 i 3 ósme. Na długość, a ten ma 3 i 1 ósma. 3 i 1 ósma. Szerokość to jest 2 i 3 czwarte. Czyli tutaj na szerokość mamy 2 i 3 czwarte. No i tutaj też jest 2 i 3 czwarte. Więc teraz ja podałam Wam wymiary, ale ja oczywiście nie będę ciała według tych wymiarów, dlatego że u mnie linijka i gilotyna różnią się wymiarowo.
Więc 2 i 3 czwarte na linijce to nie jest 2 i 3 czwarte na gilotynie. Więc ja sobie po prostu papier przykładam i rozcinam. No i teraz mamy środek i mamy środek i mamy wnętrze. Oj, to dokładnie tak. Mamy środek i mamy wnętrze. Te opadają. No patrzcież, opadają i kartka się zagina w ten sposób do kwadratu. Bardzo lubię te pop-up boxy. One są fajne, można to włożyć do koperty. To jest też bardzo ważne, że można to włożyć do koperty. Uważam, że to jest fajny, taki wiecie, fajny prezencik może być i fajny podarunek. Ja wycięłam sobie tutaj też tą kartę. To jest karta z kolekcji oczywiście, ale widzę, że muszę ją troszkę skrócić, jeszcze troszkę ją skrócić. Nie dużo, ale troszkę trzeba, bo chciałam ją po prostu przykleić tutaj na ten bok, bo te smoki to jest po prostu coś, co uwielbiam w tej kolekcji, więc tu u góry pojawi się ten smok. Mam też smoka wyciętego z dodatków, różne misie, jeżyki, sówki, żyrafkę. Generalnie postawiłam na zwierzęta. Mam też tutaj te komody, ale no ta jest zdecydowanie za duża, to szkoda docinać. Ta mniejsza może się tutaj znajdzie gdzieś z jakimś misiem. Tutaj jeszcze mam ten fotel, on też będzie tutaj fajnie wyglądał z tą lampką. No tak, myślę, że tak to będę robić. No dobrze, no to nie gadając zbyt długo, zabierajmy się za kartkę. Teraz jeszcze tutaj, oczywiście, że to już zgubiłam, nie? Ale tutaj do tej bazy są dołączone też takie półcalowe paski, które przyklejamy tutaj w środku, tak żeby do nich można było potem doczepić, wiecie, te ruszające się elementy na tych foliowych łącznikach. Więc ja jeszcze mam tutaj kawałek białego papieru. To jest biały papier z Copy Color. O, to jest 250, tu akurat wystarczy. Obetnę sobie dwa paski. One nie muszą być, wiecie, one nie muszą być dokładnie jakoś tam pół cala czy ileś, no staram się, żeby moje miały w miarę te pół cala. No i ten ma nawet więcej niż pół cala. No i ten zakrywa tutaj miarkę półcalową, więc ma trochę więcej niż pół cala, ale okej, niech będą, na razie dwa. Myślę, że więcej nie będzie potrzeba, nawet może z jednego uda się zrobić te łączenia. No i teraz te łączenia polegają na tym, że są z dwóch stron zbigowane. Czy ja mam czym zbigować? Mam. Więc zbiguję sobie tutaj na pół cala. Myślę, że to większe łączenie nie jest potrzebne, choć może być więcej niż pół cala. No i teraz zmierzyłam, że szerokość tego jednego tego odcinka jest 2 3/4. 2 3/4. No to spróbuję według tego zbigować na te 2 3/4. Zobaczymy, czy to wystarczy. I pół cala na załamanie i na przyklejenie, tak? Zobaczmy, czy to nie będzie za mało. Odcinam ten zbędny kawałek. No i teraz tutaj po sklejeniu tego, może tak, olosiesz. Stój. Po złożeniu tego, tutaj ten paseczek. Chciałabym to mocniej przytrzymać. Ten pasek się zmieści tutaj do środka. Tak, po przyklejeniu będzie tutaj w środku i do niego będą na folii
przyczepione przeróżne elementy z tych elementów do wycięcia. No dobra, no to myślę, że nie potrzeba przeciągać. Dawno nie prowadziłam tych tutoriali z Unii z różnych powodów, głównie braku dostępu do porządnego nagrywania, ale dzisiaj też nagrywałam już album, który oglądacie w środę. Jest to album Folio z jesiennej kolekcji Craft O'Clock. Proszę nie każcie mi wymieniać nazwy tej kolekcji. Teraz ten pasek był trochę dłuższy niż pół cala, więc jak mi zostanie papier, to ja sobie okleję w środku ten i na zewnątrz te papiery też tymi elementami z kolekcji. I teraz powiem Wam jeszcze, że mam gilotynę na zewnątrz, zupełnie na zewnątrz, poza kadrem, ponieważ no niekoniecznie jestem w stanie wszystko mieć tutaj z przodu, więc starając się nie włożyć głowy w kadr i dodatkowo jeszcze dobrze wymierzyć odległości w papierze, postaram się to ciąć z boku. Najpierw odetnę cały dół, tak żeby mi ten dół został, bo papier jest tylko 8 cali, więc bez tego dołu nie jestem w stanie okleić wszystkich tych elementów dolnych, bo chciałabym, żeby tutaj na dole były te bąbelki od zewnątrz, a wewnątrz i tu te gwiazdeczki, nie? Żeby moje znienawidzone stwierdzenie powstało kontynuacja wzoru. Ale to jest odrobinkę za szerokie, dosłownie o milimetr. Tak, myślę, że to będzie tutaj. No i teraz te dolne elementy. To jest bok, więc może w ten sposób, czyli tu byłby kolejny. Jak się przygotowywałam do tego tutorialu i myślałam, jakiej użyć kolekcji i tak dalej, to miałam takie wewnętrzne przekonanie, że to starczy, ta 8-calowa kartka dobrze zagospodarowana, żeby okleić te wszystkie elementy. No jeśli się okaże, że przeliczyłam się, no to trudno, ale myślę, że jednak się nie przeliczyłam. Chciałabym ściąć ten ołówek, żeby nie musieć mazać, ale może się okazać, że się nie da. To jest teraz taka zabawa. Przymiarki. Jeszcze odrobinę mi to wystaje. A nie mogę, nie chcę wkładać głowy w ekran, więc nie widzę też tak dokładnie, gdzie to powinno być obcięte. Ale myślę, że teraz jest. Myślę, że teraz jest git. Teraz ten drugi, on jest za wąski w tą stronę, więc w tą tym bardziej. Czyżbym jednak musiała wyjąć kolejną kartkę? No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Więc z tych elementów dotknę sobie te dwa tu i wyjmę dodatkowy papier, jak jeszcze go mam, bo jeszcze robiłam inny projekt, wykorzystując ten papier. Więc mam nadzieję, że jeszcze tą kartkę będę mieć. Jeśli coś się okaże, że wiecie, coś jest za wąskie albo niekoniecznie tak docięte, jak chcieliśmy, to zawsze można to spasować po raz drugi. No nie ma to najmniejszego. To jest jakby szersze. To i tak będzie na dole, więc wiecie, to nie ma jakby większego znaczenia, ale to niestety nie. To jeszcze raz muszę obciąć. Teraz jest dobrze, są kropelki, no i teraz chwila prawdy. Czy ja mam jeszcze papier z tymi kropelkami? To są z kropkami kropelki. To są beżowe. To była okładka, to już nie mam. No i może się tak zdarzyć, że nie mam. Nie mam, więc wezmę te gwiazdki i zrobię jedną część. W takim razie potrzebuję od razu jedną dodatkową kratkę. A tu jest. I zrobimy tak, że ups. Teraz brakuje mi tutaj tych dwóch prostokątów. To jest za wąskie, bo chciałam już z tego zrezygnować. Więc zrobimy tak, że przód będzie kropelkowy, a boki będą. Bo teraz jak ja to złożę, czekajcie, muszę to wykombinować, bo szkoda mi papieru. Jak ja to złożę w ten sposób, to po dwóch stronach zrobię kropelki od zewnątrz, a po dwóch gwiazdki, a do środka włożymy kratkę. Czyli tu będą kropelki. Gdzie się podział mój ołówek? Tu będą kropelki i tu będą kropelki, a tu będą gwiazdki i tu będą gwiazdki. Dobrze, to ja może to sobie przykleję. Po
posmarowane klejem. Pozwolicie, że ja to trochę podniosę do góry, żebym ja też widziała, co tutaj się dzieje. Żeby nie dojechać do bigowań, ale żeby mieć taką fajną rameczkę dookoła. O. I tutaj też mi chyba wystarczy z tych kropelek. Nie wystarczy. Ale wystarczy do środka, więc się nic nie zmarnuje. I teraz okleimy ten trzeci. Czyli na dwóch stronach będą te fajne kropelsy, a na dwóch stronach będą gwiazdeczki. No takiej inspiracji to jeszcze nie było pewnie, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nikt nigdy nie powiedział, że wszystko musi być zawsze oklejone jednym papierem. Bynajmniej ja czegoś takiego nie słyszałam. Ja bardzo często wykorzystuję w swoich pracach ścinki. Szczególnie jak mi się jakiś papier bardzo podoba. Myślałam, że wyjdzie bokiem, ale nie. Szczególnie jak mi się jakieś papiery bardzo podobają i po prostu jest mi ich żal, że musiałabym ścinki powyrzucać do kosza, to wtedy tnę je na takie półcalowe, powiedzmy półcalowe paski, przyklejam na papier bazowy i robię z tego takie maty. Do oklejenia klapek, do oklejenia różnych mat w środku. One do tego są naprawdę, naprawdę fantastyczne. Ok, teraz powinno grać. Bo jednak chciałabym, żeby te białe ramki, były. W dalszym ciągu jest piękny i niebieską. To może tą ciemniejszą jednak stronę. I drugi kawałek taki sam. Co ja tu uciąłam? Ktoś mi może powiedzieć? Ani na dolną, ani na górną. Taki zamysł to miał być. No i teraz ta dolna część. Może ta. Okej, mamy to. Czyli mamy część zewnętrzną.
przykleimy te elementy. Gdyby od razu starczyło papieru, to już wiecie, dawno by to było zrobione, bo klejenie tej bazy to nie jest żadne rock and science, ani żadna fizyka kwantowa. Tylko trzeba było przemyśleć, że 8 cali nie starczy na 12 cali, nie? Do oklejenia 12 cali 8 cali nie starczy. No dobrze. Nie myli się ten, co nic nie robi. I ostatni element od zewnątrz. No przedostatni, przepraszam, bo to jeszcze została góra. Wszędzie mam dookoła tą białą ramkę. Nie wiem, czy ja nie uciekam trochę z tego kadru. Wszędzie mam dookoła tą białą ramkę. Na białej bazy proponuję mieć zawsze czyste ręce. Tu mi się coś skrzywiło, ale jeszcze da się ruszyć. Okay. Dobra, to mamy zewnętrzną część. Z jednej strony gwiazdki, a z drugiej bąbelki. Nie, no bardzo mi się to podoba, ale cię naprawdę. Tym bardziej, że to się w ogóle tak za bardzo nie różni od siebie, także uważam, że wymyśliłam to zmyślnie. No i teraz do środka siłą rzeczy jestem zmuszona użyć kratki. Czyli zaczynamy od środka kratka. I teraz trzeba pamiętać, że ten element będzie przyklejony, oklejony jako ostatni, ponieważ tutaj przyjdzie to łączenie, tak? Tu będzie to łączenie, więc ten element musi przejść jako ostatni. No to jestem po przerwie nieplanowanej. Czyli ten element musi być oklejony jako ostatni, żeby zamaskować łączenie. Ostatni. Łączenie. No to zacznijmy od tego elementu najdłuższego. Nie wiem, czy to będzie pasować, bo tu jest też troszkę tego beżu, więc myślę, że będzie idealnie pasować. Więc odetnę pierwszą część po szerokości. A teraz tutaj nie może mi to haczyć, więc mogłabym nawet jeszcze odrobineczkę skrócić. O, to jest ten długi element, więc trzeba go do końca. I tak też zrobię dosłownie taki cieniutki listek. Ścięłam jeszcze, żeby było trochę więcej oddechu. Teraz ta resztka z tego przyjdzie tu i to też będzie trzeba odrobinkę zwęzić. Dosłownie o włos na gilotynie. I to będzie tu. Małe to zrobiłam. A nie, bo to przecież będzie opadać, więc. No nie. Chciałam przeoszczędzić, ale moja oszczędność skończy się tym, że mi zaraz zabraknie papieru. Podłożę sobie tutaj
papier kraftowy, wtedy będę lepiej widzieć te końcówki i nie będę musiała tak się mocno pochylać. Więc tutaj dotąd i tutaj dotąd, a tutaj dotąd. I to tniemy. Jeszcze odcinkę. Ja wolę 50 tysięcy razy przyłożyć i zmierzyć, niż zrobić, wiecie, obciąć od razu, tak jak poprzednim razem, obciąć od razu i okazało się, że niekoniecznie z tą odległością trafiłam. No myślę, że teraz jest bardzo dobrze. Podnieśmy jeszcze, zobaczmy, czy nie będzie kaczeć. Tu jeszcze odrobinę. Tak. Może ja to sobie od razu przykleję. Nie daję tego kleju jakoś szczególnie dużo, bo nie chcę, żeby mi papier falował. Bez sensu jest oblewać papier klejem. Okej, myślę, że tam będzie dobrze. Poza tym nienawidzę, jak klej wypływa po bokach. Tu jest równo, tu jest równo. Teraz ta dolna część. Mogłabym oczywiście rozsmarować ten klej, żeby na bok nie wypłynął. Ale jakoś jeszcze nie mam we krwi tego rozsmarowywania kleju. Poza tym, jak klej jest rozsmarowany, to jest moje odczucie, absolutnie moje. Jak klej jest rozsmarowany, to jest mniejsze pole manewru, mniejsze pole, no właśnie, to chciałam powiedzieć, że jest mniejsze pole manewrowania kartką. To się nie będzie, nie będzie się zaginać. Czyli ten rozsmarowany klej, jak się przyłoży do papieru, no to on już od razu łapie i jest o wiele trudniej przesunąć. Ale z drugiej strony, jak się zrobią takie ciapy na papierze, no to warto je trochę, wiecie, rozprowadzić, żeby nie było ich widać. Ale w tą stronę. No bo też chcę, żeby była rameczka. Więc równo do dołu. No i tu mi został taki kawałek. Tu jest za wąsko. I tu jest też za wąsko, ale tu będzie dobrze. Choć może nie będę się denerwować i wezmę. To jest ta część, którą od tej części odcięłam jeszcze. Ja stawiam te znaczniki duże, dosyć wyraźne, dlatego że ja je ścinam. Więc jak on jest taki dosyć wyraźny, to ja wtedy wiem, że mogę naciąć za nim, nie? Żeby go po prostu ściąć. I wtedy ta odległość jest lepiej wymierzona. Dlatego tak robię. Wiem, że inspiracji na te kartki pop-up box jest sporo na YouTubie. Ostatnio chyba nawet Olga robiła inspirację. Nie wiem, czy u Olgi to był dziecięcy pop-up box, czy świąteczny. Nie, tego nie pamiętam. Teraz z tego dotnę sobie do tego wymiaru.
Jeszcze powinno mi zostać na drugą stronę. Ja jakby rozumiem, dlaczego tych inspiracji jest dużo, bo ta forma jest po prostu bardzo wdzięczna. Nie, a jeszcze pracujemy na gotowej bazie, no to nawet się za bardzo nie spracujemy. Bo teraz chciałabym mieć wyrównany ten prostokącik do tego, nie? Żeby tutaj na dole było mniej więcej równo, przynajmniej mniej więcej. Oczywiście bardziej więcej niż bardziej mniej, ale różnie to bywa. A wracając do inspiracji, no to nie dziwię się, że sporo jest tych inspiracji boksowych, dlatego że one są, tak jak powiedziałam, naprawdę bardzo wdzięczne. Robi się je szybko, bez względu na to, czy mamy gotową bazę, czy nie gotową bazę. To one naprawdę fajnie wyglądają. Tu mam docięte do szerokości. To jeszcze dotniemy do długości. A, to jest, tego nie kleimy. I teraz z tego paska odetnę jeszcze tu na szerokość. Tu na szerokość. A tu na wysokość. Z tym, że w tych inspiracjach jest wszystkich tak, że każda z nas ma inny pomysł. Bez względu na to, czy kręcimy to i wrzucamy na YouTube, czy też zostawiamy takie kartki dla własnej tylko i informacji i satysfakcji, to każda z nas ma na te kartki inny pomysł. Inny pomysł, jeśli chodzi o mocowanie. Inny pomysł, jeśli chodzi o kolekcję, która się używa do tych kartek. Ja robiłam taką kartkę na urodziny koleżanki i ona była jesienna. To było w zeszłym roku. Z jesiennej kolekcji jakiejś to robiłam. I też wyszła fajna, więc tak jak mówię, wszystkie kolekcje, które mają jakieś elementy do wycięcia, czy też po prostu mamy trochę elementów do wycięcia, nawet takich digi i jakiś papier pasujący i będzie świetnie. Teraz tą wewnętrzną stronę też muszę, wewnętrzną i zewnętrzną stronę tego, nie, zewnętrznej nie, tylko wewnętrzną stronę tego łącznika też muszę okleić. Znaczy, no nie muszę, ale chcę, bo on po prostu, on nie muszę, bo będzie w środku, więc nie muszę go oklejać. Mogę to teraz tu po prostu przykleić i na koniec tutaj w środek włożyć ten docięty prostokąt, żeby to łączenie zakryć. I też tak zrobimy, ale nim to zrobimy, to musimy dociąć, to musimy dociąć półcalowe paski, żeby tutaj wykleić te łączenia i te elementy, do których będziemy przymocowywać folię, żeby je też okleić, żeby one się tak bardzo nie rzucały w oczy. No i ja mam trochę więcej jak pół cala ten pasek, więc na mojej okropnej, na moim okropnym trymerze
dotnę sobie niecałe te pół cala, ten a okropny, ponieważ zostawia, no teraz to przesadziłam, nie? Z chudością tego. Teraz pewnie dla odmiany będzie za grube. No nie, wstrzeliłam się nawet. Nawet się wstrzeliłam. Ok. I drugi taki sam. Po prostu mój trymer strasznie szarpie papier, a szarpie papier dlatego, że jest już naprawdę na wykończeniu ostrze, więc no nie dziwię się, że szarpie. Takich odcinków potrzebuję 4, bo chciałabym okleić te łączniki z obu stron, więc mam 3, to już jest za małe, no i muszę odciąć z tego dłuższego. Ramka jak na mój gust jest trochę przydługa, ale już niech będzie. Znaczy przyduża, nie przydługa. Wyskakuje cały czas z tego, z tej prowadnicy ten nożyk. To jest pierwsza rzecz okropna. Ale on wyskakuje dlatego, że już nie jest, nożyk nie jest oryginalny już od tego trymera, a nie mogę dokupić oryginalnego. Podobno z DP Craftu pasują, ale ostatnimi czasy nie mogłam znaleźć nigdzie DP Craftu nożyków. Znalazłam do mojego właściwego tego trymero bigównicy. Ja to mam od Wear Memory Keepers i to nie jest taki, wiecie, nożyk na tej żyłce, taki jak tu był przed chwilą, tylko to jest taki haczyk. No i oczywiście, że kupiłam inne nożyki do tego jara mojego, ale rozpakowałam je, to po pierwsze, więc nie mogłam już odesłać, a po drugie próbowałam na wszelkie sposoby dopasować ten nożyk do trymera, w związku z tym go uszkodziłam trochę, więc już w ogóle nie mogłam zrobić zwrotu. Może jeszcze z odpakowaną, z całym odpakowanym tym opakowaniem, w którym przychodzą nożyki, ulabę mi przyjęłam, bo to w Craft Uli były zakupy robione, pewnie jakbym to skleiła taśmą, to w ogóle by nawet nie było widać, że było odpakowywane. Ale tak jak mówię, próbowałam za wszelką cenę dopasować te nożyki do tego mojego trymera i uszkodziłam. Próbowałam z żyłkowego zrobić haczykowy. Tak, wiem, jest to dziwne. No i teraz to będzie tak wklejone, więc jeszcze muszę okleić te wewnętrzne. Nie muszę, ale no chcę. Te wewnętrzne maluszki, ponieważ to też będzie widoczne. Więc dotnę sobie takie malutkie paseczki. Dotnę sobie takie malutkie paseczki, żeby to zakleić. To się teraz nie będzie tak mocno rzucało w oczy. Tylko muszę usunąć ten ołówek. Ok. Nie za dużo kleju. I one tylko od wewnątrz. One od zewnątrz nie potrzebują być oklejone, no bo ta zewnętrzna strona to jest strona
którą przykleimy do papieru i tego nie będzie w ogóle widać. Jest z tym trochę zabawy, nie powiem, że nie, ale oczywiście nie trzeba tego robić. Nie trzeba tych pasków wcale oklejać. One mogą być też białe w środku. Nie ma jakby przymusu oklejania, ale mnie się wydaje, że to po prostu lepiej wygląda, więc no ja sobie okleję. Jest z tym trochę zabawy, ale nie jest to coś, co wiecie, co zajmuje nie wiadomo ile czasu i nie można tego zrobić, nie? Tak naprawdę no chwila, moment i zrobione. Tutaj już nie wypuszczam kleju, tylko wiecie, jakby czyszczę tą końcówkę. Tylko równo w miarę, żeby było. U mnie w miarę równo to znaczy równo. Staram się najlepiej jak umiem, nie zawsze wychodzi. No i teraz trzeba to wkleić do środka. Trzeba to wkleić do środka. Można to najpierw skleić, a potem kombinować i to wklejać. Z tym, że ja robię to tak, że najpierw to przyklejam do tej części. Tak, a potem tak o. A potem zamykam i przyklejam do tej części. Bo one muszą być wklejone do tych dwóch, tak? Do tych dwóch. Ten oszaleje. Do tych dwóch. Czyli teraz co? Teraz mogę skleić to z tej strony, skleić pudełko i wtedy przykleić ten drugi element. I tak też zrobię. Czyli przytrzymam sobie ten troszkę wyżej, mniej więcej na kratce. Czekajcie, by się znowu zgubiłam. No oszaleję za chwilę. Tu. Tak to. Ależ tutorial, co? Ale sprawdźcie to 20 razy, żeby to przykleić na dobrej ściance. Czyli na tej ściance najpierw mam przykleić. I przykleję to sobie właśnie na takiej wysokości. To łączenie mogłoby być większe. Też by się nic nie stało, gdyby ono było odrobinę dłuższe. Ok, tu jest przyklejone. I teraz jak to złożymy? To będzie to w ten sposób. Tutaj na końcu to dokleimy. No i teraz druga ta osłonka. Można przykleić w tą stronę, można przykleić w tą stronę, bo mamy zabezpieczone te brzegi. Więc nawet chyba tak zrobię i przykleję to tymi łączeniami w tą stronę. Postaram się to zrobić na tej samej wysokości. Oczywiście nie musi być na tej samej wysokości, tak? Może być wyżej, niżej. To zależy od tego, jak chcecie, żeby te pop-upy wyglądały. Jeśli przykleję to niżej, no to będę musiała mieć te pop-upy zdecydowanie większe. A wycięłam takie nie za duże. W związku z tym nie będę tego przyklejała dużo niżej, ani dużo wyżej. Jak widzicie, jest tutaj trochę różnicy, tak? Jest tutaj trochę różnicy. No i dajmy temu chwilę. Niech ten klej dobrze tam złapie.
tej strony i z tej strony. Ok, a my w międzyczasie, jak to będzie tutaj skło, my w międzyczasie możemy wyciąć kilka pasków z folii. Ja wytnę sobie tych pasków, powiedzmy, no nie wiem, ze 4. One są dosyć u mnie długie, więc pewnie będę je mogła rozciąć na pół jeszcze. Nie za grube, bym powiedziała. Mam 3 takie oto paseczki. I do tych paseczków będę przymocowywać swoje elementy osobne. Jeszcze w międzyczasie dotknę troszkę tą kartę, no bo jak ją przymierzałyśmy, to ona była zdecydowanie zbyt szeroka. Ale nie chciałabym, broń Boże, uszkodzić mojego smoka. I tak moja karta będzie przyklejona w tym miejscu. Jeszcze odrobinę można ją zwęzić. Ona jest w ogóle z jakiegoś powodu krzywa. Pewnie z tego powodu, że ja ją wycinałam z bloczka do wycinania nożyczkami, więc ja i nożyczki to nie jest dobra konstelacja. Ok, tutaj ona będzie przyklejona i tutaj będzie z tych, za tych pop-upów wyglądał ten smok, tak? Nawet nie wiem, czy... A nawet wiem na pewno. Odcięłam napis i przykleję go w innym miejscu, a teraz ten smok będzie po prostu dużo lepiej widoczny. Żeby nie ta gwiazdka, to jeszcze bym go tutaj wyżej podniosła, ale no nie chcę wyjechać poza ten rand tutaj, no bo będzie trudno potem dopasować to do koperty. No dobra, no to teraz mogę, jak nie zgubiłam, mam nadzieję, nie zgubiłam, teraz mogę skleić to pudełko i ja skleję to tak, że przyczepię tutaj taśmę to na tą część, którą będę przyklejać do środka, dam taśmę, ale zostawię też miejsce, żeby dać odrobinę kleju. I postaram się też odrobinkę posmarować taśmę klejem, tak żeby mogła to dobrze spasować i manewrować jeszcze tą zakładką, tym haczykiem, żebym to przykleiła prosto. Już nie może być mniej albo więcej, tylko musi być po prostu prosto. Gdzieś miałam to narzędzie, ten szpikulec do podciągania taśmy, no ale nie mam, więc oderwę pazurami. Lubię nagrywać te tutoriale z dwóch powodów. Po pierwsze, lubię nagrywać tutoriale, a po drugie, mam zawsze taki porządek na biurku, jak robię coś i nagrywam. Bo wszystko od razu rzucam do śmieci. Wiecie, tutaj na dole mam obok siebie kosz i po prostu wszystko od razu trafia do śmieci. Wszystko jest na swoim miejscu. A tak jak robię coś tylko ze sobą, że tak powiem, bez nagrywania, no to w cały świat tych ścineczek. Ok, teraz tutaj sobie przytrzymam mocno. Docisnę jeszcze kością.
tam jest taśma, więc to za chwileczkę powinno złapać. No i teraz będzie odrobina zabawy, żeby przykleić to nasze wypełnienie, tak? Ale to nie będzie aż tak bardzo, bardzo trudne. Trzeba to tylko dobrze spasować. No i teraz, jak się domyślacie, zapewne nie rozsmaruję kleju, bo muszę tą kartkę wsunąć, a już tam dotykają mi łączniki. Więc muszę to zrobić dość sprytnie. Po prostu odrobinę unieść te łączniki. No, wychodzimy, panowie. I wsunąć ten, wsunąć w miarę szybko ten element. Okej. Z góry można wytrzeć klej. Ja mam mokrych chusteczek przy sobie, bo po cóż. Dobra. Ładnie się spasowało. Ten środek sobie wygładzę. No i teraz mogę przykleić te łączniki. One nie są bardzo na styk, więc trochę można je ruszyć. Staram się tylko, żeby one były w miarę równo. Czyli na takiej samej odległości od góry kartki i w takiej samej odległości od jej krawędzi. Czyli mniej więcej tak. Ok. I ten drugi. Tylko trochę wyciągam na zewnątrz. Delikatnie klejem. Chowam. Opuszczam, wyrównuję i doklejam. Teraz można przycisnąć bardziej. Ruszyło mi się. Ruszyło. No i tak to wygląda od góry. To mogłam odrobinę wyżej. Dobrze, jeszcze się ruszyło. Oczywiście, że te wszystkie elementy będą, wiecie, takie fruwające, więc nie ma też co się przejmować, czy to jest na pewno na jednym poziomie, czy to jest na pewno równo i tak dalej, w takiej samej odległości od siebie. No bo tutaj te elementy będą takie ruchome też, ale fruwające. A to jest podwójna karta. O. To może w tą stronę niech się uśmiecha ten smok do nas. I mały smoczek. No i tak wygląda moja ozdoba tego pudełka, tego pop-up boxu w środku. No i jak mówiłam, on się tak składa. I wszędzie tutaj powinna być i będzie jakaś ozdoba. Tutaj na tym początku przykleimy tylko ten napis. O ile uda mi się go wyrównać, bo on nie jest moim zdaniem prosty. Nie był ani troszkę. Nie był ani troszkę.
No i teraz co by tutaj do tego mojego chłopczyka? Może właśnie tego smoka. No tak właśnie tnie ten drymer, że zostawia takie farfocle. I czasami da się to wygładzić, a czasami niestety nie. Czasami trzeba poprawić nożyczkami, a ja w poprawianiu nożyczkami nie jestem dobra. Teraz będę miała 1/15 tego napisu. No smok jest rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny. Myślę, że tak to właśnie zrobię. Że tak to tutaj przykleję i przykleję to na pianki 3D, więc to odłożę na bok, żeby tego nie użyć. Teraz możemy zacząć kompozycją, czyli coś, w czym ja jakaś super dobra nie jestem. Więc teraz będą potrzebne nam nasze paski i folia, a jak folia, to taśma. Przed chwilą słychać było dzwonek do drzwi. Tam jest mój mąż, więc mam nadzieję, że otworzy. I że nie słyszycie za bardzo tego, o czym oni tam gadają na korytarzu. Teraz chciałabym, żeby to tworzyło taką kompozycję w miarę spójną. Co nie jest oczywiste, szczególnie dla mnie, u mnie, więc chciałabym, żeby z tyłu, tak sobie wymyśliłam, że z tyłu będą chmurki, to nie to, że z tyłu będą chmurki i księżyc, z przodu będą i gwiazdki tam też będą. Z przodu będzie trochę za wysoko, ale się jeszcze dało oderwać. Z przodu będą zwierzaki. No to jeszcze raz. Z przodu będą zwierzaki. Na tych elementach opadających, tak? Będą zwierzaki, na jednym może być ten fotel, taki z zabawkami, a na tych takich, wiecie, fruwających elementach będą tutaj ta chmurka i obok niej będzie ten księżyc w pełni. I to będą te elementy na pewno to będą te elementy na pewno takie bujające się, powiedzmy. Ale też, żeby trochę zamaskować, wiecie, taśmę, to będziemy też przyklejać elementy bezpośrednio do tych łączników w środku, do tych ścianek. No bo teraz jak przykleję tą taśmą do przodu, a tak chcę, żeby ten księżyc był bezpośrednio pod tą chmurką, no to tutaj widać, że jest taśma, tak? Nie bardzo to widać, ale trochę widać. Dlatego też tam trzeba będzie coś innego przyczepić jeszcze. Na pewno przyczepimy tutaj tą ciuchcię. Tu jeszcze gdzieś były zabawki,
A, to mam dwie ciuchcie wycięte, mniejszą i większą. Ale mogą być też zwierzątka, przecież to nie przeszkadza. A jeszcze chciałam przecież tego biegnącego tutaj chłopczyka umocować. Więc może chłopczyka przykleję od razu. Chłopczyka może przykleję od razu na środku. O. I jeszcze te gwiazdki. Damy tam z tyłu. Nie wiem, czy te trzy paski to nie będzie za dużo, ale... Foliowe paski oczywiście, ale lepiej mieć więcej niż mniej. No i teraz tu będzie ta gwiazdka. Oddalona trochę od tego księżyca. Nawet może być odrobinę niżej. Tu będzie przyklejona, czyli tu ją mogę ciachnąć. Tak, żeby one były dosyć blisko siebie. Mogą być, one nie są oddalone, tak, od siebie. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej 3D, ale się ruszają. Więc to jest superaśne, że się tak poruszają. Mamy tutaj jeszcze jedną tą gwiazdkę i może ją damy z boku zupełnie. Może ją damy zupełnie z boku. Z drugiej strony i też może tak dosyć wysoko właśnie. Nie wiem, czy ja Wam tutaj nie wpadam w ten ekran na dole, bo ja niestety nie widzę, co się dzieje na ekranie telefonu. Bo telefon jest u góry, przywiązany sznurkiem do ściany, umocowany w stojaku, a ja tutaj na dole. Tylko żeby nie wystawała poza obręb. Na boki może wystawać, bo to się złoży, tak? To jednak wystaje to trochę ten. Co to mi wystaje? Księżyc, chmura mi wystaje jednak. No trudno, już nie wystaje. Już teraz nie będę tego odrywać przecież. No i jeszcze tutaj na środku, tutaj gdzie nam się teraz utworzyła taka dziura. Ale w ten sposób chciałabym przykleić tą jedynkę. I ja bym chciała, żeby ona jednak odstawała od folii. I teraz musimy pomyśleć, jak byśmy to zrobili. Najpierw ten balonik przyczepimy do folii. Czyli tak. I tutaj przyczepimy tego baloniczka. I teraz ten baloniczek jest za długi, więc można odciąć od razu. Ten baloniczek chciałabym, żeby był tu. Żeby mi zasłaniał tą dziurę, tak? Czyli mogę go odciąć tu. Teraz tu z tyłu przykleić najpierw taśmę. Najpierw taśmę, a później piankę 3D. Teraz muszę się odsunąć. Teraz na pewno widać moją głowę. Odsunąć się i odciąć kawałek pianki. To jest pianka 1 mm wysokości. Kupiona pewnie w Akszonie.
nie? Nie jest to duża odległość, ale kawałek tej odległości jest. Tak? Tak to się na razie prezentuje. Teraz tutaj do tego chłopca to niekoniecznie, ale tutaj przykleiłabym też na piance tą lokomotywę, tylko tą lokomotywę zrobię już na podwójnej piance. Cały czas się czaję, żeby kupić taśmy piankowe u Olgi Bielskiej, ale jakoś zawsze jest mi nie po drodze. No zawsze coś. A potem ostatecznie jak potrzebuję, to idę po prostu do Actiona i kupuję w Actionie. Ok. Tutaj mamy to na piance. Tutaj możemy jeszcze dać tego małego liska. I tego liska przyczepimy też do tej taśmy, która już tutaj jest. Więc po prostu tutaj go włożę za ten pociąg. A przyczepię, czyli na środku muszę go przyczepić. Jak widzicie, teraz długość tej taśmy będę wykorzystywała też do tego, żeby po prostu poprzyklejać kolejne elementy. Ok. Jest i lisek. No i teraz jeszcze by się coś przydało koło tego chłopca. Tylko nie chciałabym mu zaklejać nóg. No w ostateczności go po prostu oderwę. A potem przykleję w to samo miejsce. Tylko nie chciałabym, bo tu już pewnie ten klej dosyć dobrze złapał, więc nie chciałabym siać fermentu. Ale tutaj można przykleić trochę niżej tego jeżyczka. Też bym go przykleiła na piance, żeby on też trochę odstawał. Tylko na pojedynczej czy na podwójnej? Może na podwójnej. On będzie dosyć nisko przyklejony, ale za niego będzie wyskakiwało inne jakieś zwierzątko. Tu będzie widać tylko główkę jeżyczka, ale za jeżykiem będzie żyrafa. Będzie żyrafa i będzie słówka. No i teraz to jest za grube, więc muszę rozciąć tą taśmę, bo nie chcę stracić aż tak dużo z tego zwierzątka, dlatego taśmę przyklejam na samym koniuszku, tą piankową. A żeby ją fajnie odsunąć, to drugą połówkę przykleję na górze. Ja naprawdę mam szczerą nadzieję, że wy to wszystko widzicie. Ale staram się trzymać najbardziej na środku biurka, jak mogę. To biurko jest też nie za mądre. Ok, tu mamy żyrafę. Teraz z drugiej strony przykleimy słówkę i kaczuszkę. To biurko jest o tyle niemądre, że ono ma tutaj taki zakręt z boku. Ono jest w kształcie litery L. I to po prostu zabiera sporo miejsca, natomiast jest bardzo niefunkcjonalne. Bardzo. Gdyby ta L-ka była prosto, to miałabym pół metra
pół metra albo nawet więcej, wiecie, wielkości do pracy więcej, nie? Znaczy tej powierzchni do pracy więcej, a tak niestety kaczka tu nie będzie dobrze wyglądać, ale tu będzie dobrze wyglądać, jak się będzie wychylać. Czyli znowu muszę pewnie rozciąć na pół. I kaczuszka będzie się wychylać między żyrafą a ręką chłopca. Okej. Będzie tak śmiesznie widać jej tylko oczy. Tylko odsuwamy się, nie? Widzicie? Tu widać oko kaczki. Jest sówka, jest ten fantastyczny jeżyk, jest żyrafka, ciuchcia. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Dużo fajnych rzeczy mamy, tylko teraz takie zostały mi same większe elementy. Gwiazdek już może mamy dość. Tu możemy jeszcze przykleić tą zabawkę, ale ona nam trochę przysłoni. Ona nam przysłoni trochę naszego liska. I tą ciuchcię trochę. No to może drugie ciuchcie nie będę przyklejać. Mam jeszcze dwa zwierzątka i misia i smoka. No i co, damy trzeciego smoka? Ja bym dała. A kto mi zabroni? A kto mi zabroni? Muszę tu? Nie. Nie. Dobra, na razie zostawię ten środek. On na razie wygląda tak. Wiecie, tutaj nie ma co zaglądać do tyłu, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby zaglądać do tyłu. Chodzi o to, żeby patrzeć na tą kartkę od przodu. Tu go nie będzie widać, tu go nie będzie widać. Dobra, zostawmy to. Ok, teraz tutaj mówiłam, że przykleję tego smoka i napis. Więc tak zrobię. I smoka dam wysoko. Wysoko, czyli na 2 mm. To jest kartka, nie album, więc nie trzeba wypełniać tych wszystkich przestrzeni, w których nie mamy chwilowo taśmy. W albumie trzeba to robić, bo się zapada, tak? Zapadają się kompozycje. A w kartce można od czasu do czasu sobie to darować. Chyba, że robimy płaską kompozycję, taką wiecie, leżącą i bogatą, to wtedy też trzeba wszędzie dodawać te taśmy w wolnych przestrzeniach, żeby po prostu się kartka nie zapadała. Ale ja tutaj tych wolnych przestrzeni za bardzo nie mam, więc mi się tutaj nic zapadać nie będzie. Zaraz zobaczę, czy wystarczą mi te dwa kwadraty. Tak, mam pianki od chłopaków, mam, ale one są ponad mój układ nerwowy. Bo te kostki w sensie, nie? Bo one się nie odklejają, a jak się odklejają od, wiecie, tej podstawy, to wtedy nie odkleja mi się dobrze błonka od góry. I to mnie tak strasznie denerwuje, że ja po prostu nie jestem w stanie z nimi pracować. No po prostu nie jestem. Teraz tutaj na środek kapka kleju, bo tutaj będzie Wyjechałam z taśmą, więc muszę ją ściąć, bo na zewnątrz taśma wystawać nie może. Ok. Tu już jest dobrze.
A nawet bym powiedziała super. Tak, tak, muszę sama siebie trochę popochwalać. No i teraz na jednym z tych okienek przyczepimy sobie tutaj ten fotel z tym misiem, też na podwójnym. Na podwójnej tej taśmie. Tylko teraz też przyczepię sobie po niedużym kawałku tutaj na górze, ponieważ na dole będzie ajajaj. Na dole będzie jeszcze misiu jeden, więc na dołu się nie obawiam, że się coś będzie tam, wiecie, wyginać, zaginać. Natomiast tutaj u góry boję się, że się będzie ruszać, bo tu jest taki malutki element tej lampki. To go zostawię w spokoju, niech on tam odstaje. Ale tutaj te elementy zabezpieczę, żeby się nic tutaj nie odklejało. A nie mam 2-milimetrowej taśmy, chciałam dodać jeszcze, więc dlatego muszę kombinować z tymi pojedynczymi paskami. Ok, myślę, że nawet troszkę niżej, żeby się nic nie urwało. I teraz tutaj mogę obok posadzić tego królika, chociaż tutaj są te klocki. Ten miś jest za duży, pomyśliłam teraz. Jak go tutaj przykleję, to cały fotel zakleję. Może tutaj przykleję gwiazdeczkę. Na 1 mm. Zawsze trochę, noż pięknie, to myślałam, to jest wycięte z okładki. Myślałam, że to jest podwójny element, ale na szczęście mam jeszcze jedną. Z okładki jest też wycięty ten balon niestety z tą jedynką. Ok, tu będzie ta gwiazdeczka. A tutaj na dole będzie jeszcze serduszko. Też na takiej jedyneczce, żeby było widać, że to jest kompozycja 3D, ale żeby tak, wiecie, nie wypadało jedno z drugiego bezsensownie. Nie? Ok. No i teraz na tym trzecim elemencie wykombinujemy posadzenie tych wszystkich zwierząt. Wiecie, u mnie oprócz tego, że różne tam się ekstremalne rzeczy działy z nagrywaniem, to u mnie jeszcze bardzo często słychać albo bijące dzwony z kościoła, albo msze. No i właśnie msze słyszycie zapewne teraz. Tu posadzimy łowieczkę, misia na dwójce. Misia na dwójeczce, czyli na podwójnej taśmie. Może trochę wystawać przecież. Nic się nie stanie. I teraz na środku tego superośnego króliczka. I teraz króliczek musi mieć z tej strony 2 mm, a z tej strony może być przyklejony do czego? Do misia.
Oczywiście, że mnie kusi, żeby tutaj przykleić tego smoka. No przecież wszystkich to kusi. Ale te zwierzaczki są akurat takie beżowe, a smoki są niebieskie, więc nie chcę tutaj, wiecie, za bardzo przekombinować tej kartki. I jeszcze tutaj na uszku musi być jedynka, ponieważ na jedynce jest owieczka. Więc ona jest trochę uniesiona. Dlatego ja chciałabym, żeby było równo, bo tu w tym miejscu akurat ta równość jest ważna. Ona jest wszędzie ważna, no nie oszukujmy się, ale no są takie miejsca i takie prace, gdzie nie trzeba aż tak bardzo zwracać uwagi na wyrównywanie poziomów, ale akurat w tej trzeba. W tym momencie, tak, żeby nam się nic nie pozapadało. Mogę to trochę nawet jeszcze przesunąć. Ok. Czy ja jeszcze tutaj coś mam? Mam tu jeszcze jakiegoś lizaka, którego tu mogę włożyć do środka i tak zrobię, żeby jeszcze trochę to urozmaicić. Chociaż lizak jest niebieski, a przed chwilą powiedziałam, że niebieski to akurat tutaj nie będzie pasować. No to już będzie. O. Teraz nie ma tutaj tej dziury między zwierzakami, bo ona mi się nie podobała. Nie mam tutaj żadnych kwiatków ani nic, ten deseń, więc no nie będę jeszcze jakichś tam rzeczy dziwacznych przyczepiać. Będzie, jak misiowi będzie wychodzić zabawka z głowy, to nie będzie dobrze. Ale tutaj już będzie dobrze. Ja ją też tutaj przykleję na jedynce. Ona mi, ta zabawka mi też tutaj po prostu zakryje tą dziurę. Ok. Myślę, że jeśli chodzi, to już będzie za dużo szczęścia. Jeśli chodzi o moją kartkę, to prezentuje się ona właśnie tak. Czas trwania, czas wykonania tej kartki, no pewnie około godziny. Gdybym się dwa razy nie pomyliła w docinaniu papierów, to pewnie i krócej. O matko, jeszcze mam gęś. Czy ta gęś może tutaj trafić do tego zwierzęcia? Nie. 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 Ale może tu trafić. Zaklei trochę. Trochę mi zaklei mojego liska. Lodzie. Oczywiście do czasu wykonania kartki nie liczę wycinanek. Kładę teraz klej tutaj w środku na lokomotywę, żeby przykleić moją gęś, bo bez gęsi ta kartka nie będzie taka sama. I teraz pewnie wsadzając Wam w głowę w środek, przesuwam. I teraz widać i gęś, i liska, i już jestem zadowolona. Tak wygląda kartka pop-up box. Tutaj się trochę tych elementów rusza. Można tutaj oczywiście dać jeszcze więcej tych elementów w górę wysuniętych, tak? Tu jeszcze mam tą małą lokomotywę, ona też mogłaby jeszcze dyndać na tej folii. Można dać, nie wiem, kolejnego smoka na folii, no to nie przeszkadza zupełnie, tak? One będą jedne, drugie te elementy zasłonięte, jedne będą przysłaniać drugie,
ale koniec końców wszystko będzie widoczne, ponieważ to się rusza. Więc tak wygląda moja propozycja kolejnego tutorialu. Tak jak powiedziałam, kartka nazywa się Pop-up Box. Składa się do kwadratu, więc można ją włożyć do koperty. Miejsce na życzenia urodzinowe na przykład jest tutaj z tyłu, więc wszystko, że tak powiem, się zgadza. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was już w środę na kolejną odsłonę albumu typu folio i jest dobra jakość, oraz na kolejny poniedziałek, na kolejny odcinek tutoriali Izuni będzie kolejna baza. Nie wiem, czy to będzie baza gotowa, czy będę robić coś własnego, bo zapomniałam sprawdzić, jaki to będzie następny odcinek i nie chcę teraz kombinować. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście. Zapraszam Was do subskrypcji, do dzwoneczka, tak żeby dostawać powiadomienia o wszystkich moich filmach. Zachęcam do zostawienia kciuka, oczywiście w górę, i do pozostawienia po sobie jakiegoś śladu w postaci na przykład komentarza. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne moje filmy. Pa!